Co czeka rynek kryptowalut w 2023 roku? Portal Being Crypto przeprowadził rozmowę z Piotrem Ostapowiczem, kryptowalutowym edukatorem i youtuberem. W pierwszej części rozmowy Piotr został zapytany, jaki według niego był rok 2022 dla kryptowalut. Jak mówi, z perspektywy wyceny był to rok bardzo słaby. Bitcoin zaliczył prawie 77% spadki od swojego szczytu, więc nazwać tego sukcesem się nie da. Natomiast biorąc pod uwagę czteroletnie cykle Bitcoina, których doświadczamy od początku jego istnienia, nie dzieje się nic nadzwyczajnego, czego nie widzielibyśmy w przeszłości. Dalej zwraca uwagę na to, że nie wiemy do końca, czy cykle będą kontynuowane z uwagi na bardzo niepewną sytuację makroekonomiczną i że jest to pierwszy test Bitcoina i kryptowalut w tak trudnym okresie. Następnie Piotr został zapytany o to, co zmieniło się w porównaniu do poprzednich lat, że w czasie obecnej bessy niektóre altcoiny trzymają się lepiej od Bitcoina. Jak mówi, powody tych zmian są przede wszystkim fundamentalne. Zwraca uwagę na ilość aktywnych adresów poszczególnych kryptowalut, ilość i wolumen transakcji czy ilość aplikacji, które w danym ekosystemie powstają. Pod tym względem rok 2022 jest ogromnym sukcesem. Na wykresach tych danych wciąż wyraźnie widać trend wzrostowy. Udowadnia to, że adopcja nie tylko postępuje, ale także w wielu przypadkach bardzo przyspiesza. Piotr zwraca również uwagę na fakt, że większość ludzi ocenia kryptowaluty wyłącznie przez pryzmat cen, a te są głównie okresowym odzwierciedleniem emocji, jakie panują na rynku, a nie ich realnej wartości. O tej z kolei świadczy coraz większa użyteczność oraz transparentność. Dobre projekty, które rozwiązują realne problemy, nie tylko potrafią przetrwać bessę, ale wrócić po niej silniejsze. Kolejnym aspektem, który został poruszony, były problemy giełd oraz upadki wielkich kryptowalutowych firm. Jak mówi Piotr, jest to trzeci element całej układanki. Jak mówi, wiele osób ocenia Bitcoina, czy nawet te dobre altcoiny, przez pryzmat źle zarządzanych, scentralizowanych podmiotów. Media z kolei żerują na takich wydarzeniach, a tym samym rozkręcają spiralę negatywnych emocji na rynku. Dalej zwraca uwagę na fakt, że upadek i odejście z rynku firm źle zarządzanych jest dobre, bo pozwoli na dalszy, bardziej organiczny wzrost całego rynku. Zaznacza jednak, że rynek krypto wciąż jest bardzo młody i przed nami jeszcze nie jeden rollercoaster. Nasuwa się zatem kolejne pytanie, czego możemy się spodziewać w roku 2023? Według Piotra wydarzyć może się wszystko, dlatego zamierza przygotować się na kilka potencjalnych scenariuszy. W dzisiejszym świecie trudno jest przewidzieć wszystkie wydarzenia i ich następstwa. Jak mówi, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny, gigantyczna ilość wydrukowanego pieniądza i rekordowa inflacja to połączenie bezprecedensowe i nikt nie wie, jakie będą tego finalne konsekwencje. Portal Being Crypto dopytuje również o to, w jaki sposób decyzje polityczne mogą wpłynąć na wycenę rynku kryptowalut. Piotr zwraca uwagę na obecną walkę z inflacją i prawdopodobne podnoszenie stóp procentowych w pierwszych kwartałach 2023. To z kolei nie będzie dobre dla wycen na rynku krypto. Z drugiej strony zaznacza, że dane z gospodarki Stanów Zjednoczonych zaczynają się znacząco pogarszać. Mówimy tu o takich danych jak na przykład poziom bezrobocia. Możliwe zatem, że aby ratować gospodarkę, podwyżki stóp mogą się zatrzymać, a może nawet będą obniżane. Oba scenariusze są prawdopodobne i będą się realizować w zależności od danych gospodarek z 2023 roku, których dzisiaj nikt nie zna. W dalszej części wywiadu Piotr zwraca uwagę, że w obecnej sytuacji warto dywersyfikować swoje środki, gdyż stawianie wszystkiego na jednego konia w tym okresie to ruletka. Piotr posiada w swoim portfolio także kruszce, jak fizyczne złoto czy srebro, waluty obce, a także poszerza swoją wiedzę na temat rynku akcji i nieruchomości. Dzięki za wysłuchanie. Po rozwinięciu opisu tego filmu znajdziesz różne przydatne linki, w tym m.in. tuk.pl, skąd szybko trafisz na najważniejsze kryptowalutowe platformy, takie jak na przykład SimpleSwap, gdzie błyskawicznie dokonasz zamiany kryptowalut bez zbędnych kroków. Znajdziesz tu również linki do kryptowalutowych giełd, takich jak Kanga czy Zonda. Oprócz tego znajdziesz tu instrukcję zakupu Bitcoina, obsługi portfela czy farmingu, a także możesz dołączyć do grupy Kasa z Neta na Telegramie. Dzięki za uwagę i do następnego!